Po tych emocjach związanych z NCBR, związanych z polskim wynalazkiem ze światłowodem czas na inne typy emocji, profesor Władimir Ponomariew, pełnomocnik Kongresu Deputowanych Ludowych, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pana. W trochę w cieniu wizyty prezydenta Bidena w Warszawie był kongres. Zjechali się ci politycy rosyjscy, którzy są poza Rosją i ci, którzy mieli kiedyś mandat w demokratycznych wyborach. Zebrali się tutaj, by ustanawiać prawa, które mają w przyszłości w Rosji obowiązywać. No, niestety e, prezydent Biden nie dojechał do naszego e, kongresu, ale e, mimo wszystko ten kongres e, moim zdaniem zakończył się e, całkiem e, pozytywnie, e, dlatego, że przyjechało trochę więcej ludzi niż to, co było na pierwszym zjeździe. E, na pierwszym zjeździe było około 60, teraz ponad 70 osób e, i zapowiedzieli, że trzeci zjazd odbędzie się w czerwcu tego, tego roku. To, że byłem nawet zdziwiony, na ile. закончился позитивне для tego же już наstępnego дня по законченні зв'язду был им запрошений на конференціяЄвропа Карпат который проваділ маршалактеррас-міністр Марок Кукчинський і он попросилже в перший панель уповідяло о тим з'єсть і і Trzeба powiedzieć, że то, co opowiedziałem, by przyjęто z dużą апрабатą i за питанням co trzeба, чим trzeба poмагаć опозиції російські, które знайдуще в Polsce. Але jeżeli mówić дожеі, то застали по-перше заста przyєte bardzo важны trzy устави А інлюстраційний декларація прав і вольнощів ввате Републіки російські приєнте нова назва паńства російсько шестх e... депутовах і e... устави у вольносі у о... вольносщі слова щоб powieть że то не są przyрубки э... старих устав а то цалким нове во парчу но на... о ставадавство Європи. І там спору єснавацыі, E, szczególnie dotyczących e, wolności słowa, organizacji e, oddziaływania prasy wolnej i e, państwa. Teraz już e, tego dyktatu, który jest teraz z tymi agentami e, w, tym, e, w tej ustawie nie przewiduje się. Pan profesor, oni zostały przyjęte, bo to jest tak, że przyjeżdża Rosjanie przyjeżdżają deputowani i oni w, mają swoje procedury demokratyczne. To jest taki parlament na wychodźstwie. Na pierwszym zjeździe ten kongres właśnie ogłosił siebie t, tymczasowym parlamentem, który będzie istniał, Póki nie zaczną się prawdziwej zmiany w państwie, w państwie rosyjskim. Wierzy pan profesor, w możliwość tych prawdziwych zmian czy to jest taka normalna dyskusja często prowadzona w historii Rosji między tymi, którzy chcieli na Zachód, a tymi, którzy uważali, że Rosja jest tym trzecim Rzymem jest imperium i właściwie ta imperialna myśl rosyjska zawsze była silniejsza, czy jest jakiś klucz do tego, żeby to zmienić? Po-перше, прошипана ten проект, Я наzywy mówi у projektі о позиції російкіej трохи jest i ныніż pozostały częі у позиції.ше, по-перше, то rzeczywiście jest пеłна структура. То jest важна. Po-руге, не tylko он жеше tyх депутованок, не tylko, który знайдуючи позаросцл. 10 e, 12 osób przyjeхала безпоśредньо з Росції. Поза tym e, są przedstawicieлі opпозиції російські, które теraz знайдує e, się наук в Україні. W зwiązку з tym, то ні tylko людзі, виїхлі, I już nigdy nie wrócą. Oni wracają. Teraz tworzą się sieci informacyjne, żeby donieść do ludzi to, co przyjęte. Wyobrażenie Rosji jest takie, że jest w pełni kontrolowana przez Putina, przez siły Putina, przez FSB, przez służby specjalne. To w jaki sposób mają się w tej Rosji odnaleźć? Dlaczego nie, nie, nie trafiają do tego samego miejsca, w którym jest Nawalny? Проszę пана,ніtórzy троfiają, Niktórzy wyjeżzają,tó niektórzy, niektórzy, trafiają, niektórzy, niektórzy udaje się маją szczę i ich не дай Богше nie, 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 nie zotali зарештаваны. Pan задавал питання: чи jest шанса? Я мог повіть, же шанса є є для tego, же то co було зробно на початку, под конец слята очень на почонку лят 90х то власіві робили те саме люди, хто уже бул пшним не не была, была поставона креска под режимом комуністичным і те саме як в Росі комуняки, Далей рубілі, рубілі змяны. Ацо? Цё... Mo mogą zrobić oni. Oni powtórzyli to, co było przedtem, tylko teraz już w znacznie gorszym eee... wariancie. Powiedział pan profesor, że akt lustracyjny został tak. przyjęty. Na czym ta lustracja ma w Rosji polegać? Eee... Lustracja polega na tym, że, wszy... eee... że te ludzie, którzy eee... znajdują się w pierwszych жеndaх pře čego режимu то pudom do gaге do Tribuналу. А решта на ni, б налаone ограниченia они не moą стартować до жадnych э, органов państwowych очевіście былі bardzo duży дискусії, бо терасніstetyпарт арм... єdyна рося э, огарня więшаć він... люди в росі, але там są i малы люди же пошли за щільним партнерам в своєm регионе, а są те актури децидували о tym, co ббені робила та єдина роіяя. і влане люстрація полега на тим вже постав креска под вшикими тим впливом тих лю, хто же активні брали уdziałал. W reżimie Putina. I powiedział pan reżim zbrodniczy. Jak pan słyszy kolejne informacje z Kijowa, kolejne informacje z Charkowa o kolejnym zmasowanym bombardowaniu, to, 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 to co, pan, co, co pan myśli? Jakie myśli się rodzą w głowie pana profesora? Proszę pana, ja. ежжелі mówić я jestem нормальным чалавекем, który ма нормальны людскі отчуча і jestem шанентытым мордерчым przyэмчым режимом, który теу паує в росі, але мы не можемо упуць ронг. І e, мы wiemy в szycy, że že, же e, лязава e, уrządдзеня стажjąся напоcząонку e, невідочны ружны e, 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 змяany в e, tyх матэрыялах, але в конńcu ржа e, з яда ты уrządдзее muсі і працваць тыні працować. niestety może być, to dość długo. 100lat. No ja nie, 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 nie sądzę, że uda się przeżyć 100 lat, chociaż bym chciał. No. <noise> nie. Sądzę, że, sądzę, że e, tak jak większość analityków e, twierdzi, e, którzy badają sytuację wewnętrzną, że Putin, e, ogłosza, ogłaszając wojnę, jednak przyspieszył agonie swojego, swojego reżimu. A czy to będzie rok, dwa lata, trzy lata? To zobaczymy. A jakie, jakie z Moskwy do pana profesora docierają informacje? Proszę pana, e, ja jestem absolutnie przekonany w trzech liczbach, że 20% ludzi aktywnie nie, nie popierają wojnę. Mniej więcej tyle samo, to samo 20% popierają wojnę. A siecent to jest ludzi, które dośćbiernie reagją na wszystko i to, co my teraz robimy i opozycjaje w Warszawie i opozycjijeільno w риze i w innych krajach robimy wszystko, żeby walżyć o te 60cent ludzi. I jeszcze trzeba dodać Gruzję, gdzie są masowe protesty, masowe wystąpienia. No pan widzi, że nie, nie tak wszystko prosto. Putin chciał zagarnąć jeszcze Gruzję, ale nie udało się do końca. Jednak ludzie w Gruzji też zaczęli walczyć. Także musimy walczyć. W internecie trafiłem na wypowiedzi rosyjskiego intelektualisty. Nie wiem, czy pan profesor zna niewzorow. Tak. To jest człowiek, który i tego nie, nie wiem, czy to jest człowiek, który mieszka w Rosji? Nie, ten człowiek, który musiał opuścić Rosję i mieszka w Ukrainie teraz. Bardzo, no, słowa, których używa w stosunku do reżimu Putina i w stosunku do tego, co dzieje się na Ukrainie, nie przebiera w słowach, krótko mówiąc. Proszę pana, sytuacja naprawdę jest bardzo... шка але так jak мне i w польце вели люди і, і, на wszystких шеблях і політыце i просте люди питаją чи вижимy wгранчи невежимmy w грае. я w польce odповwiadam jedno, jeżeli zдобенdziemy попарче с полочеńства польсьkiego политику в польских, спарче tym нашим деланням, то напевно разом Z Ukrainą, razem z całym światem wygramy. To jest zdanie i wiara. Powiedział pan profesor też o nowej, nie zrozumiałem, o nowej nazwie Rosji. Так, бо, бо була дискусія, чи можна поз, стару назву Федерація Російська. І більшість депутаних згодилося з тим, що треба панство нове. Новому росію будувач на інших засадах і з іншим назвою, зв'язку з тим, то називається Републіка Російська. Але вона е будувана на подставі, е, засад федеративних. Фі Тільки з тим, що е зачинаємо теж одного. Кожди е кожна ченч, кожне воєводство, кожна републіка муче. зdecydować jeszcze раз. чи ona chce razом iść знову росію, чи chce iść odдзельне?ференrze референда так. I to referendy oparte na prawie międzynarodowym, referendy, które obejmują nie tylko referendy w każdym lokalnym subiekcie tej federacji, ale i w pozostałej pozostałe części. Czy istnieje w ogóle jakiś sposób dotarcia do Rosjan, którzy są w Rosji, jak widzimy, ta rosyjska propaganda, czy propaganda Putina, czy sposób patrzenia na świat Dugina, Putina i całego? Tego kremlowskiego establishmentu jest na poziomie przedszkola, szkół podstawowych, szkół średnich, uniwersytetów. To wszystko jest zorganizowane. Proszę pana, oni też potrzebują czasu. Oczywiście, jeżeli będzie, ten reżim będzie trwał wielu lat. кілька наш ля так яктрувал режем комуністиний то бені трудней убалить але я па мментам і я булим в польсе вля на почонку ля 80х і єди питалим поляков чи можна убалити ten режим комуністиний bardzo мало лю вижило вжеудаі A w dziewiątym roku na wyborach do Sejmu? Tak. 90% głosowała przeciw komunistom. To ale, samo... wtedy, ale wtedy to samo może się zdarzyć w Rosji, możemy w to wierzyć, ale wtedy o, o decydowała też sytuacja gospodarcza. To, że Związek Radziecki bankrutował, to, że bankrutowały kraje, kraje demokracji ludowej, a teraz informacje z Rosji są takie, że ta gospodarka rosyjska radzi sobie z sankcjami. A... Пророш пане, я биm так не твердзив. E, Напевно людзі odчуваją доь слабо, бо jednak было спорапіенzy przed tym з tejропи з tego газу, e, запаси. Piіненżny by bardzo duży. i teraz Пін pomaga tym najslabszym варstством společeństtwo ійkiegoego. Nie бракує tyх пенzy, але jednak э, цены на газ э, пошлі до доу jednak już нема tyх тэ, выгорованих цен на ро, jużвропа przyстає купować газ i ро, оczyищеі індії хінy купуją, але в мniejших і заniejі цены в зwiązку з тим już іншшасть економістów російських мові вже ситуація вросії погаршеща, вwnнешний продукт малеє. W związku z tym e, sądzę, że to jest proces, który na pewno będzie odgrywał coraz większą rolę e, może już pod koniec, pod koniec tego roku. Kiedy był Kongres Deputowanych Ludowych, kiedy prezydent Biden był w Warszawie, kiedy wygłaszał swoje wystąpienie, to tego samego dnia było wystąpienie Putina. Takie coroczne wystąpienie na temat stanu państwa pani profesor że nawet zrobiłem zdjęcie tych, którzy słuchali, słuchali Putina. Nie wiem, czy pan profesor widzi, ale rozpoznaje jakieś znajome, znajome że... twarze. Proszę, proszę pana, od 20 lat ta sama ekipa siedzi z tymi samymi, no nie wiem jak to po polsku, mordami. Siedzi, siedzi i słucha. A niektórzy śpią. w bardzo często za na słowach Putina. Tak. Medwiediew też taka była informacja. Gdzieś w, w, w mediach ma też inne problemy, od czasu do czasu zbyt głęboko sięga do kieliszka. No, sięga, sięga. No a co, co można zrobić? Jego, jego żona nie, mo, nie mogła wybaczyć Medwiediewu, że oddał swoją władzę prezydencką do, z powrotu do Putina. Ona mu не выбачила opпустила go як помов медіа ну, і цьому позостає mówić те мерзоты który он чомлі wyглашен в своich щечаах і, і пить No niestety, niestety tylko pat, on taki jest. Pat, patrzę na, na twarze. Myśli pan, że ci ludzie, których niektórych z nich pan zna osobiście, czy oni wierzą w te słowa Putina, czy są gotowi, gdyby Putin powiedział oddajcie za mnie życie, czy są gotowi oddać za niego życie? Proszę pana, jest taki kawał. , który był związку раддеки kiedy człowiek nic má, не ma, чи możesz odдать życie за пар за комunистов, nic не позустае сты oni попросту не маją. Oni swój wybór zrobili. Ich miejsce będzie w gagi. I w związku z tym wyjść z tego kulka, z tego systemu, oni po prostu już nie, nie są w stanie. A... Liczymy na tych ludzi, którzy znajdują się niżej. Poza, tą salą, poza, tą... poza tak, tym tak, tak. miejscem, w którym wystąpił Putin, a jak pan profesor odebrał to wystąpienie Putina? É, як завше Проши пана он не може быць мне оптиммістичным ніж. pół roku temu niż rok temu. Bo, bo wszyscy, te, którzy tu siedzą e, z, e, i słuchają albo śpią, e, oni jednak słuchają e, nie tylko to, co on mówi, o, e, oni słuchają to, jak mówi. I w związku z tym e, on nie może dopuścić e, do tego, żeby ktoś domyślał się, że nie wszystko jest w porządku. Chociaż wszyscy wiemy, że e, Mordy idą w Ukrainie, ale sukcesów tak nie, nie widać. Jak zaczęły przyjeżdżać ciała rosyjskich żołnierzy z, z Afganistanu lata, lata 80., wtedy, wtedy właściwie zaczął się taki zalążek społecznego buntu. Matki żołnierzy zaczęły oficjalnie o tym mówić. Teraz tych ciał rosyjskich żołnierzy jest dużo więcej, a nie słychać głosu. Nie słychać tego głosu. Б ситуацыя по-перше до Афганістану шла jedn в іншшым ступню армія кадррова. О арміякт бул збудована з опарта на людях которые przyйшли до армії згіов центрних російських а терас армія przedившиським є опарта на найбардіі нзних варствах шигульні даліго всходу і Сибиії єще так ми відзі ми же Москва не nie потраfiло план mobilбілізаcjiшепроwadzić. w зwiązku z tym єшені naстоąpil час прошипана żyчеwić ситуacja jest така пропаганда bжиме, które чąгgli mu відcalły świat пшече w росі i my єше дельnie вальчиmy Jeше nie jest odчувальна. Для найнижчих варств російських скутки скутки той, той війни. Позатим, прошу пана, треба віддати в якій нензі живуть люди там в Сибирі і на всіх в Центральній Росії мимо в швидко вони не мають нормальних домов, вони не мають каналізації каналізації на вулиці, не мають газу. то есть найwięши за особы газу на веі i не маю в роі не маją еле родін tego газу в янскутым цоим позаста і нема пенсий вянскусты цоим а им муją двести тицы рубли то в e, праве же п ти доля мещенночне то e, а так он ма десять ти тицы нават в некоторых месяцах рубли кілька дол доляров но ну, вес он мысли ну, не каждый бен забитый на этой войне мораль моральнасць этиика то для техх люд кто уже со пощадаю а для тех кто ніц не пощадаю то для них не існее głębokiego pojęcia jak etyk. Dmytro Antoniu, korespondent Radia Wnet w Kijowie mówił o tym, o czymś, o sporze między Prigorzynem a Szojgu, o tym, że Prigorzyn w mediach społecznościowych mówi, że on już nie może dostawać broni. To jest prawda, czy to jest jakaś kolejna zasłona dymna wypuszczana przez Kreml i Prigozyna? Proше panна z jednej strony я доć dobже znam шойгу od велюлят. То jest сын белego 1zego секретажа Реpublikаńсьkiego jeszcze за часавше Горбачва. Попроili сынка взять до власти, до, до центра России. Он абсолютно не, не, не воин, никогда не, не был в армии и ниц не, не, не видел. Я знаю контракты, которые он патроновал милитарно. Было за контракт один из олигархов российских взял на шефа финансового едных структур этого Олигарха цурка, цурка Шойгу, Ксению Ксения Шойгу. Также, э, с одной стороны, армия, находящаяся в Тымстане. компумованным нзном а зій страны просто бандытаче што есть бандыта пригожен і ежжелі шкода же невели люди пам'ятаю ten фильм навnego о палацу пуна э, я был им счачнентым не палацем хочеш то падчыць на то то э, Бзуцескучуі вежы, але мне ўды ўдыжыла атмасфера. bandycka, która panowała w Merii Sankt Petersburgu, w centrum którego tej, tej grupy przestępczej był sam Putin i jego cała ekipa. I ta ekipa teraz przyszła tu, i w związku z tym, co tam się? Oczywiście bandyci walczą pomiędzy sobą za pieniądze, za wzglę... ласказыа першої особи так дзеятьі не мацов, але бандычи trzeба powiedzieć że в армії радецкий теж за часу войны другі войны вятовий, тых люди e, звенжів e, звень, злагров было теж споро колооттырох мільонów в чомгу тактырох летшешло. Также тоє нормальний, це засловю, звичай приєнти в армії російські сполчесний. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, której przysłuchiwał się gość. Jeden, który ma być, rozumiem, rzecznikiem prasowym deputowanych, którzy. Naszego kongresu. On, on dopiero teraz został mianowany i ja liczę na to, że przy pomocy i RadioNet, i pana, my potrafimy zrobić kontrpropagandę.

Зараз працуешеві челем з язудаў в Польсе Форшаве адпавядам за камунікацыю з Дджні каамі. i tak, to powstaje i wzmacnia się struktura bardzo serdecznie. Dziękuję za wizytę w poranku, panie profesorze. Do usłyszenia i do zobaczenia. Profesor Władimir Panomarię. Pełnomocnik Kongresu Deputowanych Ludowych był gościem poranka w net. Panom dziękuję. A my, a my co zrobimy? A my puścimy piosen, my puścimy o